Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj, tak jak widziałeś, gazowany Moonlight. Dostałem produkt od widza, za co serdecznie dziękuję. No niestety, w takiej butelce i przelałem do takiej butelki. Nauczony doświadczeniem po kenkoucie, żeby nie przelać aplikatora, postanowiłem przelać do takiej fajnej buteleczki z atomizerkiem, którą będę sobie dawkował. Niestety pośpieszyłem się, kurczę, troszeczkę, bo jak położyłem, słuchaj, kenkouta, w ten sam dzień, czy na drugi dzień, otworzyłem paczkę od widza właśnie. I kurczę, był właśnie Moonlight. Aż się prosiło, żeby na pół podzielić panel, tak jak przy Volvo. No ale nic, będzie na tym panelu. To wycięte, film pewnie z zabawy widziałeś, jeżeli chodzi, tutaj było i cięcie futerkiem, pasta, oczywiście, autosłak, słak autodetailing. O właśnie, one stepówka. No, ogólnie wrażenia pozytywne. Tak jak mówiłem w filmie z kenkouta, najlepsze cięcie z kenkoutem, najlepsze cięcie żółty nad, jak dla mnie, i 15. Z wykończeniem oczywiście. Tak można powiedzieć, taki wypośrodkowany efekt, znaczy wypośrodkowany efekt. Najlepsze wykończenie, o, przy fajnym cięciu, o, w ten sposób może. Tak zabrakło mi, kurczę, słowa, ale dzisiaj jestem wyspany, żeby nie było. Wyspałem się idealnie, więc może nie będzie dziwa z mojej strony. W filmie, a nie wiem, czy będę wrzucał, czy nie, chyba nie. Standardowo, słuchaj, podzielę sobie, tak jak przy Moonlight'cie, paseczki, czyli tu będę chciał sprawdzić przyciemnienie, plastik i lakier. O, tylko teraz tak, żeby mnie wyjeść. O, to w ten sposób będzie takie wyrwane. Dobrze, to na wiadro. I nisko, jak w tym kabarecie, leśno. Nisko, to był chyba bodajże kabaret Smile. O, tutaj zrobimy. Wiadomo, no, ten panel będzie miał lepiej niż ten, bo tutaj tak naprawdę jest wysoko. No, no będzie miał fajniej. Tutaj na przykład na dole będzie cały czas bity kenkout, ale zobaczymy. Z tamtym nie poszło, nie wiem dlaczego. Z tym może też nie pójdzie. Marcin na pewno się tam nieźle denerwuje, że znowu w jakiejś dziwnej butelce przelane. No, no co ja poradzę? No ja jestem typowym garażowcem. No. Jakbym pewnie robił to zarobkowo, podszedłbym do sprawy z nową butelką. A że produkt dostałem, grzech nie skorzystać. No dobrze, słuchaj, standardowo, tak jak przy kenkoucie, Delixirum Sude, mój ulubiony, moja kostka ulubiona od Neoxala. Pozdrawiam, Grzegorz. To co? Lecimy, nie? A, lecimy. A GoPro? Już bym odwalił. I poszłoby, słuchaj, wszystko z aparatem. Wiaderko chowamy. Pyk, tutaj było przycięcie potrzebne. Przedmucham sobie jeszcze panel, żeby mieć pewność, że nie ma na nim kurzu, bo będę chciał zajechać aż dotąd. Górkę. Ideolo. No to co? Jedziemy z bałaganem. Standardowo nasączymy. Pyk. Uwaga. O, i z tego idzie wzorowo. Kurde. Że ja sobie tamtego nie przelałem, a mam takie butelki. No, co za ból. O, nasączony solidnie. Widzisz? Solidnie. Drzwi otwieram, żeby nie pojechać po tamtym panelu. I zrobię sobie najpierw taki... Ale... Kurczę, idealnie. Jak kenkout. Jakbym kładł kenkouta. Naprawdę. To samo. Pustość. Naprawdę. Jakby ten sam produkt. Bardzo podobnie. Temperatura w garażu 20 parę stopni. Także cieplutko, będzie szybko odparowywać. No dobra, i co? No, no. Położyłem mi masełko. Ideolo. Teraz się prosi, żeby położyć cały panel. I tak zrobię. Pstryk i jadę. Tu pójdzie gładko. Bardzo gładziuteńko. Idealna. Idealna aplikacja. Kurczę, nie wiem, czy nie lepiej niż Giona. Super, naprawdę. Zobacz, wydajność. Kurde. Ojeju. Dobra, tu jedziemy, tu. I tu od razu mogę... Nie no, wydajność to jest kosmosik. Bardzo fajnie się aplikuje. Naprawdę. Rewelacja. Wydajność... Wydajność... Level mistrz. Zobacz. Jadę, i jadę, i jadę, i jadę, i jadę. Teraz tak, żeby go równo położyć.
Fajny taki tłuściutki. Rewelacja. Dobra. Jeszcze jedną rzecz zrobię. Tu. Zobaczymy, jak się to zachowa na uszczelkach. O. Dobra. Bardzo ładnie. Dobra. I co? Mikrofibra. I zbieram. Tu już się fajnie, o, już widać, że przysycha. Wow. Rewelacja. Lepiej, zdecydowanie lepiej niż ta nowa wersja Evo od Kencoata. Zdecydowanie. Naprawdę. Totalne masełko. Zdecydowanie lepiej. Super. Tutaj to porównuję to właśnie masełko do pierwszej wersji Kencoata. Rewelacja. Ha. Super. Poślizg. No to Evo przy Moonlightie, przy tym, nie wiem, bo może to jest ta wersja, która była, wiem, że tam partia wadliwa jakaś i ja trafiłem prawdopodobnie na nią. No tutaj jest perła. Naprawdę rewelacja. Super. Lepiej niż Kencoat Evo. Naprawdę lepiej. Zdecydowanie fajniej mi się dociera. Fajniej się zbiera. Bardziej takie masełko. Super. A, tutaj jeszcze nie zaaplikowałem, a to zaaplikuję, bo będę chciał położyć dwie porcje. Co ja mam ci powiedzieć? No już. Kurde, niebywałe. Zobacz. Tutaj. No zebranie tego produktu to jest po prostu mistrzostwo. Pstryk, odwracam mikrofibrę. No to tutaj Evo leży i kwicza. Ja zobacz, ja mam cały czas ten produkt w mikrofibrze. Zaraz wskoczę i relingi trochę pojechałem. Ha! Cały czas go rozprowadzam, ale jazda. Ale będzie przyciemniał, czuję. Dobra, biorę suchą i finish. O, teraz to już w ogóle poezja. O ja, ojeju. Ja oczywiście produktu dałem za dużo, żeby nie było. To przegiąłem ewidentnie. Ale super. Znaczy, ja nie widzę minusów, jeżeli chodzi o pracę na chwilę obecną tym produktem teraz. Żadnych. Zero. Po prostu bajka. Perfekcyjne rozłożenie, perfekcyjne docieranie, śliskość. Obłędna. Naprawdę. I tutaj Evo się chowa. Naprawdę. Tutaj to bym poleciał bardziej bliżej w pierwszą wersję, która mnie osobiście chyba bardziej się podobała niż ta Evo. Ona tak przyciemnia, trochę bardziej do lighta. Chociaż wykończenie ma fajne, ale jeżeli chodzi o szkło i aplikacje i docieranie, to pierwsza wersja zdecydowanie fajniejsza przy Kencoacie. Tutaj właśnie pracując tym produktem przypomina mi się od razu Kencoat. Pierwsza wersja. Rewelacja. Już! Już, teraz wezmę jeszcze latarę. Słuchaj, poświecę sobie. Zobaczę, czy oby na pewno wszędzie zero mazów. Nic, kompletnie. I już widzę podbicie bardzo ładne. Zapaszek chemiczny. O, tu coś, a nie, to drzwi chyba. Tak, drzwi, już się przeraziłem. I w jednym miejscu tutaj położę, słuchaj, na jakieś inne zabezpieczenie. Chcę zobaczyć, na ile przejmie hydro. To będzie tu, ale to później sobie, na sam koniec, już jak już skończę, sobie tam pozwolę. Słuchaj, bomba. Naprawdę rewelacja. Moim zdaniem Evo niestety przy Moonlightie, tym co teraz pracuje, leży i kwiczy. Serio. Poślizg, płynność, obłędna. I teraz ponownie to samo. Tę mikrofibrę odwrócę, bo jest uzupełniona produktem. Pstryk. Fajne jest to, że przez tą tłustość właśnie, jak go położysz tak jak ja, jak powłokę, rozprowadzasz go jeszcze. Cały czas go rozprowadzasz, jakbyś go wcierał. Takie masełko. Teraz to już nawet nie będę go za dużo dawał. Albo nie, dam go dużo. Wydajność tutaj jest kosmiczna. O, tak go nasączę, żeby znowu pojechać cały panel i się nie bawić. O, już. No, naprawdę, Evo leży. Leży! Otwieram. O, dobra. Pyk. Plastików już nie będę męczył. Ha, kurde, obłęd. I tutaj teraz pojadę. Pyk. Fenomenalnie. Ciam, 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 ciam. Zobacz, ja cały czas go... Mam ten produkt. Ja go cały czas mam. Ja sobie nim cały czas pracuję. O, cały czas go rozprowadzam. Zobacz, jaki kawał... Kawał panela. Kawał panela. Oczywiście on w pewnym momencie stawia opór, bo
No, rozłożyłem go naprawdę na cały panel, więc to nie jest tak, że ja sobie elemencik zrobiłem jak przy powłoce. Mikrofibra. On teraz na tej drugiej warstwie już zaczyna się tak fajnie skraplać. Taki tłusty, widać jak siedzi. Poczekaj. Latara. Zobacz. Zobacz jak siedzi. Skurkowany. Widzisz to? Mam nadzieję, że tak. I teraz zobacz docieranko. Patrz. Już. To jest już. Zobacz. Mamy towar. Tu mamy towar. Nie mamy towaru. Obłęd. Rewelacja. No dobra, to sobie go powoli zbiorę. Tutaj się nie muszę śpieszyć, widzę przy nim. Pomimo, że temperatura 20 parę stopni, produkt mega. Nie odwracam mikrofibry. Cały czas będę nim pracował, żeby go wedrzeć, a później wezmę właśnie tę świeżą. Tą świeżą, tą świeżą, która będzie taką finałową, takim finiszem. Rewelacja. Jaram się, naprawdę się jaram. W tym momencie się jaram aplikacją i wykończeniem widzę też. Tutaj wykończenie może być podobne jak Iwo, z tym, że mamy fajniejsze docieranie, fajniejszą pracę. Takie moje odczucie. Na szczęście aplikowałem Iwo 2 dni temu, więc wiem co mówię. I tę mikrofibrę odwracam. Aha. Pyk. I robię sobie finał. Ta-ra. No teraz to już w ogóle gładziuteńko. Ojej. Ale bomba. Naprawdę. Tam. Zero wysiłku. Nic. Poślizg obłędny. Masełeczko. No po prostu bajka. Super. Widzę, że plastiki lepiej przyciemnia niż Kencoat. Kencoat idzie tak w satynę, a tu mamy przyciemnienie. Takie moje zdanie. Zaraz będę sprawdzał, ale ja to tak widzę. Już widać to. Dobra, słuchaj, no ja nie będę udawał, że coś zbieram tam bez sensu. No, w końcu produkt, który jest banalnie prosty w aplikacji. Dawno już takiego nie używałem. Naprawdę. Dawno już się takim nie bawiłem, który jest idiotoodporny. Ten jest mega idiotoodporny. Mega idiotoodporny. Tutaj jak przy nim coś spieprzysz, to naprawdę musisz być konkret gość. Zero. Nic nie zostało. Nawet przez moment się nie zmęczyłem, jeżeli chodzi o pracę tym produktem. Nawet przez chwilę. Sama przyjemność. Nawet zapach nie jest taki bardzo męczący. Czuć, że jest chemiczny. Teraz tak, ostatnia sprawa. Tutaj kilka kropelek. O, zamykam. Czyszczę. Chcę. Tutaj coś się działo. Nie wiem. Coś tam było, jakieś szuwaksy, więc tu będę chciał sprawdzić bez polerki, bez mycia, bez przygotowania. Zobaczymy, co on nam tutaj powie, produkt. Tego jestem bardzo ciekawy. To i tak już do wyrzucenia. Otworzę sobie drzwi, mikrofibra. Zbiorę, co jest, jak widzisz, banałem w tym produkcie, naprawdę banał. Odwrócę sobie tylko i już. Tak, jadę, bo jadę, nie wiem po co. Rewelacja. No dobra, zamykam drzwi, latarka, sprawdzam. Siedzi, ależ tu jest rys. Ojojojojoj, mogłem tutaj zrobić odcinek. Czuję, że tu było maskowanie niesamowite. No rys tu jest naprawdę mnóstwo. Dobra. Okej. Okay. Pyk. No, to samo co Iwo. Teraz nie wiadomo, który produkt jest który, nie? Kto od kogo ściąga? Jedna fabryka chyba prawdopodobnie. Tak, słuchaj. I teraz robimy porównanie. Cyk, tu. No moim zdaniem to samo wykończenie, słuchaj. To samo wykończenie, tylko że tym mi się banalniej pracowało. Naprawdę, banał. Dotarcie, rozprowadzenie, sama przyjemność. Tak naprawdę kładziesz go na mikrofibrę, 3, robisz panel, docierasz drugim i to wszystko. Nawet nie potrzebujesz, ale tym wiadomo, konkretnie się położy, kurde. Każde miejsce grubo później dotrzesz. Oczywiście będzie to mniej oszczędnie, ale tak jak na mikrofibrę, poezja. Bardzo fajny produkt. I teraz plastiki, listwy.
Produkt jest stworzony właśnie do takich listów. Widzę, że bardziej przyciemnia niż Kencoat. Tutaj idzie taka totalna satyna. Z tym, że tutaj są takie nierówne place. Tak. O, właśnie. No. Tak jakby nie odparował. Nie wiem. Momencik. Tu go tak zbiorę. Tak jakby nie odparował. I teraz go zobacz. Cały czas, teraz go dotrę dopiero. O, na tym plastiku. Jakby się nie przyjął. No to tu jest lepiej, jeżeli chodzi o wchłanianie się w plastik. Ale tutaj też nie jest źle. No tutaj albo go słabo dotarłem, nie wiem. Zresztą zostawiam. Tutaj widać to odcięcie. No dobra, słuchaj, no co? No przeskakuję na aparat. Ależ się to kładło, słuchaj. Niesamowicie, naprawdę. Sama przyjemność. Coś pięknego. Rewelacja. Nic dodać, nic ująć. Teraz tak sobie patrzę i przyciemnienie bardzo ładne. I tu będzie podobnie. Słuchaj, patrzę na te dwa panele, to samo uderzenie. Tutaj tak idzie właśnie w taki woskowy, w taki w lighta. Zdecydowanie. I to mi się podoba. Lubię takie fajne wykończenie. Dla mnie produkty jakby były z jednego pojemnika. Różnica jest taka, że tym o niebo lepiej mi się pracowało. Naprawdę. Moonlightem ta płynność, ta, on jest taki mięciutki, można powiedzieć, jak polimer. O, tak jakbym kładł jakiegoś polimerkę, tak mięciutko, przyjemnie. I do tego wykończenie. W ogóle zero jakichkolwiek problemów. Kładziesz go, później sobie go docierasz, zbierasz. I już. To tak naprawdę, no niestety, no woski, wiadomo. No tak to wygląda, no. Przy woskach zostaną tylko wyjadacze wosków, ci co lubią, a ja lubię. Lubię sobie nawoskować auto, jednak to też uderzenie jest troszeczkę inne, chociaż tutaj jest bardzo blisko takiego mokrego wykończenia. Tak naprawdę fajnie, że położyłem na tych dwóch panelach, z tego względu, że wyglądają identycznie. Tak patrzę, no żadnych różnic nie widzę, żadnych. To samo przyciemnienie. Może Iwo troszeczkę bardziej, ale tam poszło tego dużo więcej materiału. Zresztą, wyjadę na zewnątrz i będziemy wiedzieć, co jest 5. Podsumowując produkt, mega idioto odporny. Jeżeli ktoś z nim coś odwali i że mu nie pójdzie aplikacja, to jest mistrzem. Tu się nie da nic zepsuć. Naprawdę, żebyś nie wiem jak robił, nie da się. Na mikrofibrę psikasz, rozprowadzasz, docierasz, odwracasz mikrofibrę i to jest już. I masz natychmiastowe zabezpieczenie tak naprawdę. Z fajnym przyciemnieniem, z fajnym takim mokrym lakierem. I tutaj jakość przyciemnienia, tak jak tu właśnie przy Kencoacie, do połysku jest na wysokim levelu. Także rewelacja. Oczywiście z mojej strony na koniec filmu wskoczy uderzenie w słońcu, uderzenie w cieniu i po kilku dniach, jak usiądzie już konkretnie powłoka od Delixirium, zmoczę te trzy panele, czyli pokażę Ci też kropelki piękne. Podejrzewam, że zjazd będzie piękny. No jestem pod wrażeniem śliskości produktu, naprawdę. Mega produkt, fantastyczny. Ten pierwszy, co miałem, widocznie trafiłem na ten, jak to się nazywa, jakąś kiepską partię. Coś widocznie nie poszło. Dostałem taki, jaki dostałem. Tu dostałem w dziwnej butelce, ale jak sobie przypomnę pracę tamtym produktem, a tym, to tym w ogóle jakoś tak przyjemnie, nie wiem. Może dokładnie nie pamiętam tamtej aplikacji, już zapomniałem, ale ten jestem pod wrażeniem. Dawno mi się nie pracowało fajnie tak produktem, naprawdę. Rewelacja. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie w cieniu, uderzenie w słoneczku. Oczywiście autko wystawiam za chwilę w słońce, kilka godzinek niech postoi. Później gdzieś jadę, za 4 godzinki jadę w teren. Także zdąży się już fajnie utwardzić. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A nie, jeszcze jedna rzecz. Tak jak przy Kencoacie, będę chciał pokazać Ci po jakimś okresie, jak ma się skurczybyk, czyli w propozycji filmu pojawi się od razu na bieżąco użytkowanie przez jakieś 7-8 miesięcy. Hej!